Z dalekiej północy, z zimowej krainy przybywamy dzisiaj do ciebie w odwiedziny. Chcieliśmy zobaczyć, czy są grzeczne dzieci i jak na zabawie czas miło leci. Tak jest, ale kogoż my tu mamy? Małą Anię. Ale ona już taka mała nie jest, no spójrz jak nam wyrosła. Dobrze, Mikołaj, sprawdźmy w takim razie, czy nasza Ania była grzeczna. Dokładnie. Sprawdzamy, sprawdzamy. Zobaczmy do mojej magicznej księgi. Anna Depta. O tak. Proszę, proszę. Dobrze, zobaczmy, co my tutaj mamy. O, Mikołaju, ja tu mam napisane, że 24 grudnia patrzyliśmy przez okienko. Tak. W hale ja widzę, że Ania kładzie się późno spać. Późno spać? Tak. A to nie, to szkodzi na zdrowie przecież. Tak. Potem ja tu mam napisane, że Ania nie je surówek. Surówek nie je? Nie je surówek. Nie do pomyślenia. I tutaj mam jeszcze napisane, święty Mikołaju, że Ania jest bardzo marudna. Marudzi. Tak, marudzi. Marudzi, marudzi, strasznie marudzi. I tutaj widzę, że jej też często się zdarza mieć deszczowe dni. Deszczowe? Tak, tak. Oj. A tak poza tym, mój święty Mikołaju, proszę ci powiedzieć, że bez zarzutu. No to świetnie, no to ja to chciałem od początku usłyszeć. To co, Mikołaju? Składamy razem życzenia Ani? Tak jest, najlepsze! Wszystkiego najlepszego z okazji Mikołaja. Od Mikołaja i Elfa Skryby dla Ani i całej rodziny. Pozdrawiamy. I jeszcze nasz prezent. Piękny musi być wysłany. Dlatego Mikołaj znalazł ochotnika, który prześle do hale prezent wspaniały. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pa, pa. Pa, pa.